dzisiaj jesteśmy PCD, bo był update. Piotrusiu, kiedy był update, bo nie wiem. Czekaj. Wczoraj, dzisiaj, nie wiem kiedy. Dzisiaj chyba. No, czyli wczoraj, inaczej mówiąc, bo premiera będzie jutro, bo dzisiaj jest za późno już. Chodź tu. I dzisiaj wam pokażemy, co było, co się zmieniło w update'cie. W sensie nie widzieliśmy jeszcze dokładnie wszystkiego. Chyba wszystkiego nie widzieliśmy. To co, twoje? No, moje. Nie, jedziemy moim. Taka jest tradycja. Na każdym filmie jeździliśmy moim. Nie, jeździmy moim. Ja jadę swoim. Bo ja chcę kierować. Jezus. Ale tradycja zawsze była, że zawsze. Jezus Maria! Ojciec poleciał! W krzaki wjechałem. No popatrz, jak ja pięknie jeżdżę. Piotrusiu, ja bez siebie też nagrywałem czasami, więc nie ma takiej tradycji. No czasami. No czasami. Jak kurde Brian mi się wpieprzył na nocowanie i było słuchać jego kurde spadającego z łóżka. I pamiętam, ciżej tam! I ten ja. Ten on kurde oddychał, nie wiadomo jak, i ten ja. Proszę mi tu nie oddychać, bo ja nagrywam. No jakie to piękne było. Ale widzisz, jak ja kulturalny, poprosiłem go. Ej, ale dobra, w ogóle, bo ty masz umiejętności angielskiego, jak dupa Briana. No. czyli w takim razie tłumaczę, co było w update'cie. Dodali jakieś nowe auta, tego nikt nie wie. Dodali kontrolę biletów, trochę zmienili drogę, możesz widzom pokazać. I dodali nową część sławna, którą wam w tym momencie pokażę. Właśnie do niej jedziemy i sobie zwróćcie właśnie uwagę na drogi, że drogi tak realistycznie wyglądają. W ogóle grafiki są trochę realistyczniejsze. No właśnie oni teraz chcą... Musiałem grafiki zmniejszyć, bo ja nigdy lagów nie miałem, a ostatnio lagi miałem. A ja nie mam lagów, a ja za bardzo mało pieniążków komputer kupiłem. Bardzo. 12 tysięcy. O, i popatrzcie, czekaj, pojedźmy tutaj najpierw, bo tu fajnie jest. Patrzcie, tam jest nowa część, ale tam za chwilę sobie pojedziemy. To się da w ogóle, tu w ogóle chyba dodali nowe pociągi, ale nie jestem pewny. Na pierdoło opowiadasz, a już widziałem pociągi, nie były nowe. Chodź, i popatrzcie, mamy tutaj takie fajne przejście, takie pod drogą. To jest takie zwane cipelskie. O to nie pytam. Boże, już do mnie widzowie dołączają. Widzowie, opanować się cały czas, dołączajcie do mnie. No i tutaj mamy takie, takie gówno. No, ale tutaj sobie pojedziemy autem i sobie wracić teraz. Ale tak szczerze, to tu fajnie jest teraz zamieszkać, bo tu nie ma za dużego ruchu, a jest spoko. Zaraz będzie duży ruch. No, bo my tam pojedziemy. No. I to jest duży ruch, bo jak ja i ty jedziemy dwoma autami, to jest jakby 30 aut jechało, bo ja po 50 razy w krzoki wjadę jeszcze. Ty pewnie wylądujesz jeszcze komuś na dachu chałupy. Na dachu chałupy. Kurde, wrzucę kogoś do rowu, znając moje wyprzedzanie. No. A, wcale nie ma czerwonego. To czemu ja mam kiemkowska? Jak tu się gówno wyłącza? A, tak. CZX. Nie! X? A, bez kitu tu jest. A gdzie ty pojechał? Tam do... Tu najpierw pojechałem. No to popatrzcie, widzowie, to mamy tutaj, tak to wygląda. Tam są jakieś drogi, tam nie będę jechać, albo będę jechać jednak, bo tam chcę. Patrzcie, no tak to wygląda. W ogóle zauważyliśmy, że NPC-ty typu takie z przystanków się respią na środku drogi rozjechane. Tak jak Brian, kiedy zobaczył Nataszkę. Kurde, tu jest BMW za 500 tysięcy prawie, ale to pomijmy. No, tak to wygląda, widzowie, spoko tutaj, nawet. Tutaj taka droga średniowieczna. Tu gdzieś psiorskie są, a to tam gdzieś tu. No za easter egg. Czekaj. No w ogóle żeśmy odkryli easter egga zwany taczki starego. O, no to interesowało. To potem pokażę. No, tutaj popatrzcie, tu się jedzie. Aha, ale droga duża. Czekajcie, bo ja sobie zawrócę komuś na bramie. Noż ja rdzielę. No tak. Dobra, patrzcie. Tutaj jedziemy sobie. Tutaj ten. O, pan Piotruś. Tutaj mamy. Siemo. Tu jest boisko. A gdzie jest piękna lekrama? No tutaj, koło boiska, na tym bloku. Czekaj, bo jedzie jakiś dziad za mną i ja mi kręć teraz się zatrzymywać.
się zatrzymuje na czym? Na przejściu dla pieszych i jednocześnie na progu zwalniającym. Dobra. Aha, czekaj, to co to? Tam to jest według siebie próg zwalniający. No w sumie to no jest. To gdzie ja? No w sumie to w jakimś sensie jest próg zwalniający, ale dla mnie to bardziej pasy są już niż ten, ale to mniejsza. A, tu jest, po prawej. Czekaj, bo jeśli. O, patrzcie! Od 2000. Ja kontrolę biletu. Od 2002 roku! Biedronka tańsza niż Lidl. Widzicie jakie piękne? Typowa Polska. No szkurde, jedź! Dobra, gdzie jedziemy? Nie wiem. Aha, musimy pokazać taczki starego. No kuź! Co? Bo u mnie twoje auto jest trochę zlagowane i mi w niektórych momentach się nagle pojawia na masce. Ty, to są śmieciorze. Pa, teraz się skapłem. A, no tam śmieciorze, bo za niedługo właśnie dodadzą w ogóle pracę nową śmieciarkę. No, bardzo to potrzebne. A śmieciarki będą fajne. Tam będzie w 3 osoby można i znając, że się będę z tobą pracować i jeszcze z jednym NPC-tem. Patrzcie, kurde, gdzie te taczki były? No tu są jakieś nie wiadomo co. Kurde, ciemno się robi, będzie ciemno jak w dupie. Tutaj są jakieś. Jakieś są drewna. O, tam pan Piotruś robi jakieś drifty dzikie. I gdzie te taczki były? Gdzie ja żem wjechał? tu gdzie moje auto? O, chodź tu, do mojego auta. Chodź tu. Tak powiem szczerze, że pierun widać, więc chcę włączyć światła w aucie. Są taczki, ale bardzo dużo je widać. A czekaj, tu też są taczki? Tu też są taczki! Chyba. Co to jest? Taczki? A taczki, dobra, taczki. Czekajcie, spróbuję wyjechać i wam oświetlę to. Ja tu mam autko! O, jaśniej się zrobiło nagle. Widzicie? Ten. Aha, bo lampy się oświeciły. Wszystko jasne. A, macie tu. Czekaj, bo ja muszę tam podjechać sobie, bo ja w ogóle w te drewna Brianowe wjechałem. O, toczki, brajo. O, widzicie? Toczki tutaj. Proszę mi tu wyjeżdżać, ja tu już widzą, pokazałem. Tu są jeszcze toczki. Po lewej. No, w kosza się. Widzisz? Właduje. Dobra. Gdzie jedziemy pokazać, co widzą? Właśnie, tu macie nową Biedrę w ogóle. Chyba, że próbujemy pokazać kontrolę biletów, czy nie? Nie, za trudne. To se sami zobaczą. Widzowie, no co wy myślicie, że ja wam wszystko będę pokazywać? Mi się nie chce iść do tego czegoś, dlatego ja tam wam nie pokażę, więc... Ale mam, żebyś pojechał w moim słynnym mleczyku 100i. Chcę jednak jechać w mleczyku 100i, zmieniłem zdanie, ja już idę do tego. To czekaj na stacji. Czekaj, które to było? Na głównej stacji Cławnie. Czekaj, bo ja się zmieniam w to coś. O, to się... No, jak ty się zmienisz w to gówno, to wtedy nie możesz jeździć. Jak to? Chyba. Piotruciu, ja czekaj. Ciekawe, jak działa ta kontrola biletów. Patrz, widzisz, mogę jechać. Siema. Jedziemy do Sławna. A ja nie mam biletu. Najbliższą trasę weźmiemy do Smardzewa. Co? Co o tym myślisz? O, Smardzewo. No, widzowie, jedziemy sobie właśnie. Jakieś niebo. Bo dali taką stację fajną. Niebo się ładnie zrobiło, jakieś takie różowe. Fioletowe bardziej. Nie zwracać uwagi, jak ja jeżdżę mleczykiem stoi. Ja mam pierwszeństwo na wszystko. No, ludzie, to się dosłownie nazywa mlecz stoi. Tak, to jest moje legendarne auto. No. No zjeżdżaj z drogi, baranie. Teselka. O, teselka. O, światełka trzeba włączyć. Zapomniało się. Ale fajnie. Ty, to nie mogę jechać, aha, po ja myślałem, że bo się to... nie zmieszczę. Ja pierdzielę, ja myślałem, że to jezioro jest, nieważne. Też myślałem kiedyś, że to jeziorko. Kiedy oni tu drogę zrobią? Ja tu chcę mega drogę. Ja też chcę. NPC-ty se tam wjeżdżają zawsze, jestem obrażony. No i tam w ogóle ma być, jest na znak uwaga fotoradar, tak by the way. No. Taki easter egg. O, patrzcie, tutaj na przykład oni se siedzą jakoś podejrzanie. NPC-ty.
A ciekawym jak działa ta kontrola biletu. Jakie nie masz biletu i się okazuje, mam dać ci 500 zł. No ja mam właśnie nadzieję, że zaraz jakiś kanar mi tu nie wsiądzie. Kanarek! Bo wtedy kanarka kopnę w dupę i ten... wezmę twój słynny młoteczek, rozbiję szybę w mleczu stoi i se wysiądę stąd. I będzie napił do lewczym młotkiem. No nie wcale. No ty powie... No kurde, jak jest film z PC, to zaczęła mówić polskie słówka, no bo jakby inaczej. No. Jakieś... Ej, bo tam jakieś dresiarze musisz wziąć, tam jakieś seby są. Czemu ten seba jeden jest czarny? Nie wiem. O kurde. Mogę nie wsiadać. Boję się tego. Może jeszcze wolniej się ma, żule. No jak wolniej to spie... Jaką on ma minę podejrzaną, on się jakoś podejrzanie na mnie patrzy. Boję się go trochę. No, jaki fajny film, że ty jeździsz autobusikiem i wszystko widzisz. Milecik, milecik! Czekaj, co to tam wyskakuje? Zdobywałem się, ty, no ticket, kotowaty nie ma ticketu. Ej, mogę z nimi gadać, jak ja przytrzymuję E, to z nimi gadam. Ty, no ticket, kotowaty nie ma ticketu, ktoś mi się takiego wystarczy. Bo mi się wyświetla, wypuść mnie, ja się boję. Albo sam się wypuszczę. Nala! Jak ktoś uciekł? Istnieje magiczny guzik zwany reset charakter. Dobra, to ja też resetuję. Dobra, jestem... Mnie pisało coś tam 1000 zł, ale nie wiem co. Jestem w darłowie, mnie nie strasz nawet jakimiś 1000 zł. Ja mam tylko 131 tysięcy. Ale kiedyś to lepiej potestujemy. No, no, no. To sobie widzowie sami potestują. Albo poza odcinkiem. No, jak ja miły dla widzów. No, widzowie, ja nie bo... zwracać na to uwagi. Czekaj, jedziemy poszukać NPC-tów na środku drogi. Włączamy Raining Taco. I ty, nigdy Lion, no po to się stanęło. Zamknij bordę, Piotrusiu. Zamknij Brian. O, zamknij Briana. Fajnie by było. Zamknij no, go tak myślę. W piwnicy. Ale żeś rąbnął. Ja nic nie rąbnąłem. Tak w ogóle pan kotowaty tak rąbnął, że poleciał na drugą ulicę. No to jest Natasza. A wiesz o tym, że ja się nawet nie kapłem? No kurwa, jakaś Tasia. Jak tu się jedzie fajnie. Zaraz zobaczycie NPC-ty rozjechane na drodze, widzowie. To wam zmieni humor. No, dosłownie. Możecie sobie wyobrazić wtedy, że to Brian jest. W ogóle takie strzałeczki na drogach poddawali. Jakby ktoś nie zauważył. Dużo NPC-tów rozjechanych było tutaj, w kupach właśnie. No, to prawda. I jeszcze z parym Brianie. O nie, nie ma, teraz stoją normalnie, a wcześniej byli tu rozjechani na drodze. Czekajcie, ja wam tu znajdę rozjechane NPC-ty. No kurde, co się tu dzieje? O, patrzcie, tam leży rozjechany NPC-t. Patrzcie, co to się tu podziało? Tu się jakiś nachlał, ewidentnie. Ten próbował jechać, pomylił, ten też się nachlał i pomylił sobie miejsce w aucie i siadł sobie na dachu. Czekajcie, przycisnę sobie dźwięki. I training taco. Był taki fajny zajaw, czy nie? Nie wiem. Ale tu ewidentnie jakieś Briany musiały jechać, że ten, albo po prostu się nachlali wódki i tyle. Ale dobra, zawracamy już... na opcję numer 2. Szukamy więcej rozjechanych NPC-tów, bo to mi jest potrzebne do życia. To jedź do starego. Aha, jadę do starego. Do starego. O, stary. Ciekawe, czy z mleczkiem wróci. Co tu się podziało? A tego to sam nie wiem. A co oni tam robią? Co?
Nie możemy powiedzieć jakichś dziwnych rzeczy, żeby nam jeszcze filmu nie zbanowali. Ale każdy wie, o co chodzi. No chyba tak. Przepraszam no, bardzo. No jesteś 5-letnim kidosem, to nie. Ale co oni tutaj, co oni tam robią? Nie wiem, czy wiecie o tym, ale do tego jest przeznaczone łóżko, a nie droga. No co ich tu tak dużo? No co tu się podziało? Ja ich porozjeżdżałem. Natasza tu jechała na 100%. Natasza albo ja tu jechałem 2 minuty temu, jak byłem nachlany. O, następnym. Jakiś nyger no, jeszcze. Częściej nagrywać z picili. Ehe, będziemy teraz częściej nagrywać, chyba że nie chcecie. A to piszcie, zróbmy ankietkę, czy chcecie filmy z PCD. Albo czy chcecie więcej. No. Patrz na jego... Troll się znalazł. Czekaj, gdzie tu są jacyś porozjeżdżani ludzie, bo oni mi humor poprawiają, nie wiem czemu. Tak, wiem, że jestem porąbany. Tego mi nikt nie musi mówić. A tam się stali na przystanku. No czemu nie możecie na drodze leżeć? Oskar! No co ja? To ty tak wspaniale jeździsz. Przyznaj się, kto cię uczył? Sam się nauczyłem. O, moja chałupa. O, tam są następni. Jak jeździsz, baranie? To wcale nie tak, że ja jechałem lewym pasem. Nie, a to nie... Nie wiem, jakieś podejrzane to auto było. Podejrzane. I Tania drący się na pół chałupy. Jak jeździsz, baranie? Ci moi rodzice pewnie. Kogo myśmy wychowali? Też jakiegoś barana. No. Ojciec poleciał. No widzowie, to jest chyba tyle z tego update'u, więc my chyba kończymy ten film w ogóle właśnie. No. To takim miłym akcentem. Co mi się dzieje z tym kołem? Czemu mi się koła obróciły o 180 stopni, to ja nie pytam. Ale to my takim tym wspaniałym akcentem kończymy ten film, więc... Nara!